Siemka, jest już dosyć późnawo. Będę robił zanętę pod mistrzostwa koła Feder w drugą turę. Na przykład cynamonu z Potrafisza. Będę też miał do tego zanętę z Vandema Classic. No i tu mam ziemię przetartą torfową. A to jedziemy z sypaniem. Całość? Tak, myślę, że całą. Klasyka, ona jest dosyć jasna. To jest dość jasna zanęta. Jasniutka jest, dobra. I bardzo słodka, już stąd czuję. No jest, no, do tego dolejemy. Melasy? Tak, melasy, cynamon, dolejemy. Od razu. Nie wiem, tak sporo, czy mniej? Jak uważasz? No to tak. Myślę, że styknie. Prawie ze 200 gram. Teraz już ściemniała, prawda? To dość mocno ściemniała. Sypiemy całe. Nie ma odwrotu. Zobaczymy, czy się ściemnie. Spróbujemy, jak nie to. Tak będziemy musieli ją przetrzeć. Dobra. Zobaczymy. O, teraz to jest mokre. Moment się lepi. Ciężko się rozkłada. No, fajne. Dobra, co tam jeszcze? Coś tu mieliśmy dołożyć. Ale jak fluło, to jutro, co? Drugi raz przecieramy. Drugie przetarcie. No i dobra, jest przetarty drugi raz. Domoczymy nad zbiornikiem. Taka fajna zanęta. I tyle. Widzimy się rano. Siema. Siedzimy, mamy rozstawione, mamy siatkę, dwa kije. Jeden tu jest do męcenia, koszyk później zdejmiemy. Tu jest drugi kij. Tu mamy do męcenia, zanęta z robakami, z kukurydzą, kaster, białe pinki. Tu jest pinka, białe, koszyczki w ochotce. Będziemy się bawić. Jaka odległość? Tak gdzieś 30-25 metr. To jest u mnie max z nęceniem. Mm-hmm. I to wszystko krótko. Drugi okaz, dość dzisiaj. Pierwszy ładowny laszczyk. Zobaczymy, co teraz będzie. Nie wiem, jak to wygląda.
Taki nerwowy jak. Mhm. Fajny. Poko. Łódeczka? Duży, nie? No. A, duży, nie? Mhm. Ona się połaszczyła. To dobrze. Wrzuciłem taką krótkie podsumowanie pierwszej i drugiej tury rywalizacji mistrzowskoła w kategorii Feder. To jest cała tabela. W pierwszej turze zająłem piąte miejsce, w drugiej turze zająłem czwarte. W sumie podsumowując tą całą tabelę, ogólnie ustawiłem się na 9 miejscu. Myślę, że fajny sukces. Jeśli wam film podobało, dajcie łapkę, subskrypcję, komentarz i zapraszam do kolejnego odcinka.